Witamy wszystkich na webinarze. Jest za minutę 18, więc rezerwujemy sobie chwilę na techniczne sprawy. O, dołącza do nas pierwszy gość. Sprawdźmy, czy się słyszymy, panie docencie. Raz, dwa, trzy. Próba połączenia. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry, jesteśmy tutaj. Witaj bardzo. O, jest. Muszę sobie pod... Jesteś. Głosić, a tutaj jest głos. Super. Okej. Jesteśmy gotowi, żeby zaczynać. Ja tu się muszę krótko rozeznać. Mam już 14 obserwujących. 16. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku minut będzie nas jeszcze więcej. O, chciałem i chyba już od tego zacznę. Chciałem wszystkich bardzo serdecznie przywitać. Mamy dzisiaj pierwsze spotkanie z całego cyklu. 20 osób. Chyba musimy zacząć od jakiegoś small talku, żeby pozwolić jeszcze dołączyć. Ja myślę, że zaczynaj, wiesz, bo to też będzie wersja, która będzie nagrana, będzie dostępna na stronie. No, jest jakiś rodzaj takiej internetowo-nowo-medialno cenzury, gdzie nie wszystkie informacje na tematy, które są kontrowersyjne, udaje się tak rozreklamować, a z jakiegoś tajemniczego powodu temat wyglądu i spotkanie z psychiatrami dzieci i młodzieży jest kontrowersyjny. No, tak. W mediach socjalnych. Dobrze. W social mediach. W takim razie witam wszystkich, którym udało się dołączyć bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj pierwszy webinar całej serii. Tylko przypomnę, że spotykamy się tutaj w ramach akcji Ej, wszystko OK, która to akcja jest organizowana przez Fundację OSHI we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. I będzie to seria spotkań z, można powiedzieć, z psychiatrami, ze specjalistami z zakresu psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży. Będziemy mieli okazję ku temu, żeby swobodnie i na luzie porozmawiać o trudach, kłopotach, problemach, które dotykają młodych ludzi, dzieci, nastolatków i młodych dorosłych. W tą akcję bardzo gorąco zapraszam Was. Zadawajcie nam pytania, odwiedzajcie nasz profil na Instagramie, monitorujcie kolejne spotkania i kolejne tematy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wyglądzie i do rozmowy o wyglądzie zaprosiliśmy pana docenta Macieja Pileckiego, naszego głównego gościa. Pan docent Maciej Pilecki jest lekarzem, psychiatrą, psychoterapeutą, superwizorem psychoterapii, jest kierownikiem oddziału klinicznego psychiatrii dorosłych dzieci i młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, kierownikiem kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Można by jeszcze pewnie kilka rzeczy wymienić, ale na tym się zatrzymam. Witam. Dziękuję bardzo. Drugim naszym gościem jest pani doktor Katarzyna Chnowska, która jest, która obecnie realizuje szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Niedługo specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży. Bardzo zaangażowana pani doktor. Witamy serdecznie. Witam, cześć. I jeszcze siebie, Bartku, przedstaw. Ja się nazywam Bartek Tarogiński. Jestem lekarzem, psychiatrą dzieci i młodzieży, psychoterapeutą. I razem z wami pracuję w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży i będziemy dzisiaj we trójkę rozmawiać o wyglądzie. Temat dzisiejszej wygląd, o co tyle szumu?
Ja chciałam was zapytać na początek, czemu my w ogóle rozmawiamy o wyglądzie dzisiaj? Przecież psychiatrzy mogliby rozmawiać, wiem, o emocjach, o depresji, o kryzysach, o konfliktach z rodzicami, o seksie, prawda? A my tutaj o wyglądzie. Nie? Jak myślicie, czemu akurat wygląd? I skąd ten pomysł? To jest taki moment, w którym zbiegają się dwa niezwykle trudne zdarzenia. Znaczy, jednym jest koniec izolacji, powrót do szkół, powrót do pracy, kiedy wiele osób orientuje się, że przymusowe siedzenie w domu skończyło się jakąś zmianą wyglądu związaną z dodatkowymi kilogramami, z których wiele osób jest bardzo niezadowolonych, a po drugie idą wakacje, kiedy o wyglądzie dużo myślimy, mniej ukrywamy nasze ciała i to jest taka chwila w roku, kiedy wygląd staje się, a zwłaszcza ciało staje się niezwykle ważne. Dlatego chcąc was przygotować jakoś na wakacje, chcieliśmy zacząć od kwestii związanych z wyglądem. Pod koniec sierpnia będziemy mówili o powrocie do szkoły, więc to wydaje się być jakoś logiczne, żeby taką mieć kolejność naszych spotkań i rozmów. O wyglądzie przed wakacjami, o szkole na koniec wakacji. Timing rozumiem bardzo przemyślany, żeby o tym mówić. Okej. A wygląd też wiąże się z różnymi innymi kwestiami, no bo on też się wiąże z samooceną, z depresyjnością, wiąże się z różnymi aspektami relacji międzyludzkich, tego, co, jak czujemy się w relacjach z innymi, na co odważamy się w relacjach z innymi, jeśli nie czujemy się dobrze z naszym ciałem. Wiąże się z bullyingiem w szkole, wtedy, kiedy to, że wyglądamy nie tak, jak inni uważają, że powinno się wyglądać, jest powodem do bullyingu, do hejtu, do różnych negatywnych zachowań. Wiąże się też z wstydem, wtedy, kiedy mamy takie poczucie, że nie jesteśmy ubrani dość modnie czy dość bogato, zważywszy na to, jak ubierają się osoby w naszym środowisku. Myślę, że to jest wiele bardzo ważnych dla nastolatków, dla dorosłych, myślę, że dla osób też mocno dorosłych kwestii. Tak. Ja pomyślałam też, że zaczynamy od wyglądu, bo być może też podkreślamy, że to jest ważna sprawa dla nas i dla wielu nastolatków i dla wielu młodych dorosłych. I może czasem nie doceniamy tego, jak to jest ważne dla niektórych osób. Możemy jakoś, nie wiem, zbeształ, pominąć, uznać, że to jest istotne. A nie wiem, jak uważacie wy. Ja często spotykam się z tym, że w kontekście wyglądu jest bardzo dużo różnych, tak jak powiedziałeś, Maćku, i obaw, i wstydu, i trudu, i lęku przed byciem niezaakceptowanym, przed byciem odrzuconym z grupy i tak dalej. Więc myślę, że to jest niezwykle ważny temat, niezwykle ważna sprawa. No, on się też często w ogóle pojawia w naszych rozmowach, tak jak powiedziałaś, Maćku, w kontekście pandemii, w takim często trudnym temacie, to znaczy w wielu rozmowach problem i jedzenia, i aktywności fizycznej, tak jak my się czujemy w związku z tym, co się stało, był bardzo mocno poruszany. Również ta izolacja, która spowodowała, że nie widzieliśmy ludzi na żywo, tylko widzieliśmy bardzo często ich zdjęcia i rozmawialiśmy, posługiwaliśmy się głównie wiadomościami tekstowymi lub taką podobną formą, spowodowały, że nasze postrzeganie wyglądu też uległo pewnej zmianie. Myślę, że też nawet możemy nie być świadomi, jak bardzo wtedy media społecznościowe i no, na przykład Instagram, na którym jesteśmy, czy wiele innych źródeł
stało się bardziej, staliśmy się bardziej na nie podatni, jeżeli chodzi o wpływ. I w tym kontekście myślę, że też, no, jeżeli chodzi o kontakt z młodzieżą, bardzo dużo osób młodych, które narzekało na to zamknięcie, tym silniej odczuwa lęk przed tym, że się otwieramy na wszystko, że się zaczynamy znowu spotykać i wygląd, no, łączy się z jakimiś obawami i lękami obecnie, myślę. No ale wygląd jest też takim elementem, na który mamy wpływ i to na przykład przygotowując się do dzisiejszego spotkania, no, zastanawiałem się nad tym, co będę mówił, ale zastanawiałem się też nad tym, jak się ubrać, jaki wygląd będzie stosowny. I bardzo często jest tak, że wtedy, kiedy przygotowujemy się na jakąś zmianę w naszym życiu, taką zmianę, którą jest nam trudno kontrolować, to myślimy o tym, żeby ją w jakiś sposób okiełznać poprzez to, że będziemy mieli władzę nad naszym ciałem albo nad naszym ubiorem. No to jest taki częsty w naszej praktyce motyw, że początek objawów anoreksji psychicznej jest na przykład w czasie wakacji pomiędzy ostatnią klasą gimnazjum, pierwszą klasą liceum, ostatnią klasą podstawówki, pierwszą klasą liceum. No, szczególny sposób przygotować do czegoś, co nas ma spotkać. No i zwłaszcza jak od razu myślimy o tym, że będziemy się konfrontować z jakimiś negatywnymi ocenami, z krytycznym podejściem innych, no a im bardziej sami jesteśmy krytyczni wobec siebie, tym bardziej krytycznej oceny innych się spodziewamy. No to więc wakacje to jest nie tylko ten czas, kiedy się przygotowujemy na plażę, na wyjścia z odsłoniętymi różnymi częściami ciała, nie, ale również to jest ten czas, kiedy my potem będziemy przygotowywać się na powrót do szkoły i czasami to może budzić nas niepokój i powodować, że zaczynamy myśleć o diecie, takiej diecie, która może wyrwać się spod kontroli. Prawda? No bo to jest częste w naszej praktyce, że jak rozmawiamy z osobami, które mają kłopoty z jedzeniem, takie jak anoreksja psychiczna, bulimia psychiczna, zespół napadowego objadania się, to jak zadamy pytanie, jak to się zaczęło, to zaczęło się od chudzania. I no, często mamy takie poczucie, że w gruncie rzeczy to jest jak taki mały kamyczek, który porusza potężną lawinę, ale że może jakby tego małego kamyczka nie poruszyć, jakby to odchudzanie, jakby troskę o siebie, o swoje ciało zrobić jakoś roztropniej, to potem nie byłoby ryzyka śmierci, konieczności hospitalizacji, leczenia psychiatrycznego. No właśnie dlatego rozmawiamy o wyglądzie. Ja pomyślałem, Maćku, o tym, że zanim ktoś podejmie taki krok pod postacią rozpoczęcia diety, to coś również do tego prowadzi. I ty chyba o tym powiedziałeś, prawda? Samokrytycyzm, czy negatywna samoocena, czy ocenianie swojego ciała, swojego wyglądu, swojej prezencji jako niedostatecznie dobrej. I mam takie poczucie, że to jest moment, w którym my mówimy, rozmawiamy o wyglądzie i chcemy trochę sprawdzić, na ile to jest aż tak ważne i na ile to ma być taka rzecz, o którą mamy się krytykować, którą mamy się przejmować, która ma stanowić o naszej wartości. I mówiąc to, chciałem was zapytać też siebie, jak my to rozumiemy, dlaczego wygląd jest tak ważny dla nas, jako dla dorosłych, dla nastolatków, dla kobiet, dla mężczyzn. O co chodzi, że akurat wygląd jest ważną sprawą? On się chyba robi coraz ważniejszy w związku z tym, że coraz jakby nasza kultura staje się kulturą obrazu, wyglądu, ale też taką kulturą, w której to, co zaczyna mieć znaczenie, takie dominujące, najważniejsze jest młodość i atrakcyjność. I że świat mediów jest światem w dużej mierze atrakcyjności fizycznej, też
takim, który jest no, zdobywany poprzez różnego rodzaju zafałszowywanie rzeczywistości. No, myśmy przygotowując się dzisiaj do tego live'a, zastanawialiśmy się nad tym, żartowaliśmy na temat tego, jakie przesłony, jakie filtry możemy założyć, żeby no, inaczej wyglądać. Ale z drugiej strony wygląd zawsze był w naszym gatunku ważny i nie ma takiej społeczności, nie ma takiej kultury, w której nie przywiązywano by do niego wagi i nie niósłby za sobą jakiejś ważnej informacji. No tylko chodzi o proporcje. No, to znaczy nie będziemy was oszukiwać i mówić, wygląd nie ma znaczenia, bo on ma znaczenie. Ale wtedy, kiedy on staje się jedyną sprawą, jedyną kwestią, która ma znaczenie, to wtedy zaczynają się problemy. A czy widzimy jakiś powód, dla którego dla młodych ludzi wygląd jest szczególnie ważny? Czy jest różnica na przykład pomiędzy nami dorosłymi, którzy być może już zapomnieli, jak to wyglądem się przejmowali w okresie nastoletniości i może musimy sobie przypomnieć, tutaj chyba do dorosłych taki apel, żeby podłączyć do doświadczenia osób młodych i zobaczyć, na ile doświadczenie swojego wyglądu dla osób w młodszym wieku jest ważniejsze niż dla osób dorosłych. To jest taka hipoteza. Chciałem was zapytać, co sądzicie? To ja może odpowiem, bo chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, ciągle mi się wydawało, że to wcale nie było aż tak strasznie dawno temu. I ponieważ pracuję na co dzień z młodzieżą, to muszę powiedzieć, że młodzież mnie zawsze zaskakuje o tym, co jest dla nich ważne. Że to jest cała masa rzeczy, nie tylko oczywiście w wyglądzie, ale myślę, że też bardzo związana oczywiście z tym, że się zmieniają, że ciało się zmienia w bardzo szybkim tempie, w nieprzewidywalny sposób też. Niezrozumiałe często są rzeczy, o których po prostu młodzi ludzie jeszcze nie wiedzą, nie są przygotowani i dopiero jak się coś pojawi w ich ciele, to dopiero zdobywają informacje, co takiego w zasadzie się dzieje. Natomiast no, sposób tego, że nie jesteśmy zupełnie odporni, nawet my dorośli, na to, jak oceniają nas inni, jak inni na nas patrzą, jest zupełnie inny, jak patrzą nastolatkowie, którzy też no, znajdują się w bardzo specyficznej grupie rówieśniczej, w której spędzają bardzo dużo czasu, od której są zależni od tego, jak ich dzień wygląda. I myślę, że to gdzieś też trzeba cały czas z nimi też rozmawiać. Myślę, że to się bardzo zmieniło nawet i jest inaczej niż my to możemy pamiętać. W związku chociażby z tymi mediami, z tym, że my się, myślę, że w dorosłym życiu przyzwyczajamy do tych narzędzi, z którymi inne pokolenie po prostu no, dorasta i jest dla nich czymś naturalnym i sobie bez tego świata nie wyobrażają. To mi się wydaje taką bardzo ważną w ogóle kwestią w naszej akcji. To znaczy to, że to, czego się doświadcza, to, czego się przeżywa, jak się jest nastolatkiem, to, czy nastolatką, to jest coś, co minie. Znaczy, jak ja przypominam sobie swoje dojrzewanie i to, jak wtedy koncentrowałem się na różnych sprawach dotyczących też wyglądu, znaczenia, tego czy innego sposobu ubierania się, to jest taka kwestia, która z czasem zrobiła się znacznie, znacznie mniej istotna, a na pewno to, co się zmienia z czasem, to jesteśmy mniej przerażeni sobą, bardziej przyzwyczajeni do siebie, bardziej się lubimy i myślimy o swoim wyglądzie, swoim ciele nie jako celu, tylko jak narzędziu. Czyli no, osoby w moim wieku, ja już bardziej zastanawiam się nad tym, nad sprawnością, funkcjonalnością, zdrowiem, niż nad kwestią wyglądu. I to jest taka rzecz, która się z czasem wydarza. Ja często mówię pacjentom, którzy mają no, takie problemy ze zdrowiem, które powodują, że wyniszczają swoje ciało, żeby myśleli o swoim ciele jako narzędziu, które pozwala im aktywnie żyć, kochać, pracować, spełniać swoje marzenia, a nie jak o takiej wieży z kości słoniowej, którą należy ukształtować po to, żeby potem ją podziwiać i się nią ekscytować. To wydaje mi się druga ważna kwestia. Pierwsza jest taka, żeby się nie odchudzać, tylko racjonalnie odżywiać i myśleć o zdrowiu, a nie o wyglądzie. A druga to jest taka, żeby pamiętać o tym, że ciało ma nam służyć, a nie jest celem
samym w sobie. No też może warto w tym miejscu dodać, że jeżeli będzie celem w samym sobie, to nigdy nie osiągniemy tego punktu, tej satysfakcji, prawda? Że nigdy nie będziemy zadowoleni, nigdy naprawdę nie wzniesiemy tej wieży z kości słoniowej, tylko zawsze będziemy kształtować, im bardziej będziemy na tym skupieni, tym bardziej będą się zmieniały nasze perspektywy i tak naprawdę będziemy jeszcze bardziej niezadowoleni niż na początku. Zadzwonienie zajączka, którego nigdy nie da się złapać, tak naprawdę. Ja pomyślałem, że jak ktoś buduje tą wieżę z kości słoniowej, to nie wiem, czy komukolwiek udaje się podziwiać. I mam poczucie, że to jest dążenie do tego, żeby wreszcie nie mieć jakiegoś komfortu, czy wreszcie nie mieć jakiejś negatywnej oceny siebie, bardziej niż żeby się... Jakkolwiek, jak dużo człowiek by nie włożył w to, żeby się ukształtować, to mam poczucie, że tam wciąż się tkwi u naszych pacjentów wieczne niezadowolenie, które jest niezaspokojone, które jest nienasycone i tego króliczka złapać się nie udaje. Słuchajcie, wiecie, ja przygotowując się do naszego spotkania, sięgnąłem do badań naukowych dotyczących Instagrama, dotyczących w ogóle nowych mediów i byłem nimi zaskoczony. Znaczy, to jest kilka ostatnich lat, nawet eksperymentów badawczych, z których wynika, że w momencie, w którym i to zarówno chłopcy, jak i dziewczęta oglądają nierealne, niemożliwe do osiągnięcia, no, zmanipulowane przez różnego rodzaju narzędzia do fotoedycji ciała, to tracą poczucie własnej wartości. Natomiast jeśli oglądają realne ciała, to jak człowiek naprawdę wygląda, to jak bardzo się różne osoby od siebie różnią, jakby nie ma jakiegoś jednego modelu wyglądu, no to wtedy nasze poczucie dobrego samopoczucia wzrasta. To zaczyna się w dzieciństwie, zaczyna się od lalek, którymi na przykład bawią się dziewczynki, bo okazuje się, że te dziewczynki, które bawią się lalkami, które wyglądają jak top modelki, mają gorszy obraz swojego ciała niż dziewczynki, które bawią się lalkami, które są no, takie o dziecięcych kształtach. Nastolatki, które słuchają muzyki, mają lepszy obraz swojego ciała niż nastolatki, które słuchają muzyki oglądając teledyski, ponieważ te ciała, które widzą oglądając teledyski, są nierealnymi ciałami, no, przetworzonymi, wybranymi spośród wielu set też modyfikowanych chirurgicznie ciał. No to tak mówię bezosobowo o tych osobach, które biorą udział w teledyskach, co też jest pułapką, prawda? Bo każda z tych osób jest żywą, czującą, myślącą osobą, która no, z jakiegoś powodu dokonuje tych, a nie innych wyborów i która pytanie, czy jest z siebie zadowolona, czy cierpi, przerażona, że będzie ktoś ładniejszy, ktoś młodszy, ktoś, kto będzie bardziej pasował do roli. Niesamowite jest to, bo ja co prawda do badań nie zaglądałem, ale mam własne doświadczenie oglądania różnych profili w mediach społecznościowych osób, które zajmują się zdrowym odżywianiem, byciem fit, pokazują swoje zdjęcia swoich sylwetek, figur, mięśni. Ja o sobie mam mniemanie raczej takie, że wielkiego dylematu związanego z moim wyglądem nie mam, ale jak się naoglądam takich zdjęć, to sam czuję tą nutkę jakiegoś smutku, żalu, nie wiem, obniżenia poczucia własnej wartości. I wyobrażam sobie, że dla osób wrażliwych albo dla osób, które przeżywają ten dylemat, karmienie się takimi zdjęciami i utrwalanie tego wzorca, że tak powinien wyglądać człowiek, musi być czymś niezwykle trudnym. No jeszcze jest tego świadomy, prawda? Jeżeli ktoś cały czas to ogląda i nie ma tej świadomości, nawet jeżeli od czasu do czasu to poruszymy, ale robi to każdego dnia, to przy tym zupełnie nie myśli, nie?
jest trochę tych badań, które pokazują bezpośredni związek z myślami samobójczymi, które się pojawiają u nastolatków i jednym z elementem w ogóle leczenia myśli samobójczych byłoby tak naprawdę izolacja, przynajmniej ograniczenie od mediów społecznościowych, czy w ogóle tak naprawdę smartfona i ekranu i zdjęć. I przede wszystkim jest to związane z elementem wizualnym, tam gdzie jest element filmu, obrazu najbardziej widoczny, no to tam jest najbardziej widoczny bezpośredni wpływ naprawdę już w wielu licznych badaniach. No i się dziwicie, że nas nie chcą reklamować tu i ówdzie. jak mówimy takie rzeczy. Ale no tak, bo właśnie, że tak jak powiedziałeś, Kasiu, że, tej, te, że to jest właściwie jakby takie kontinuum od przeżywania swojego ciała do przeżywania siebie, ale ono działa też w drugą stronę. To znaczy wtedy, kiedy my mamy złe mniemanie o sobie, niską samoocenę, to ogniskujemy ją bardzo często na naszym ciele, dlatego że ciało daje nam nadzieję zmiany. I czasami, gdy ograniczymy się do rozmowy, zresztą wiecie to z praktyki klinicznej, że gdy ograniczymy się do rozmowy o ciele, o wyglądzie, o tym, co w relacjach w związku z wyglądem, to nie pomożemy naszym pacjentom. Że dopiero trzeba zacząć rozmawiać o tym, jak się ze sobą czują, co przeżywają, czy w ogóle się cenią, a w pewnym momencie też przechodzimy do relacji, do tego, na ile dobrze czują się w relacjach z bliskimi osobami i przede wszystkim, co powinno zmienić się w tych relacjach, żeby się poczuć lepiej. No to, bo my nie szukamy winnych, czy nie szukamy uwarunkowań, jeśli mówimy o konkretnej osobie, ale zastanawiamy się nad tym, jak pomóc. I bardzo często u tych osób, które mają kłopoty z przeżywaniem swojego ciała, pomoc idzie poprzez zmianę w ważnych relacjach i większą, dojrzalszą bliskość z osobami, które są wokół. Wtedy ciało przestaje być takie ważne. Stąd zresztą też, jeśli mówimy o internecie, ważny ruch ciało pozytywności, czyli wszystkich tych osób, które no, nie modyfikują się, pokazują się takimi, jakie są, które nie wstydzą się swojego naturalnie wyglądającego ciała. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne też w takich relacjach, w grupach płciowych, to znaczy, żeby mężczyźni akceptowali się nawzajem niedoskonali i kobiety, żeby akceptowały siebie nawet wtedy, kiedy odbiegają od jakiegoś wzorca, żeby nawzajem dawali sobie tą szansę prawdziwości, bo ona zaczyna się od ciała, ale potem dotyczy różnych innych ważnych kwestii. Dla ciała jest tylko wstęp. No, rozmawiamy o relacjach, rozmawiamy o uczuciach, rozmawiamy też o kosztach i o tym, co się traci w związku z tym skupieniem na wyglądzie, nie tylko z wyrzeczeniem jedzenia i gdzieś przyjemności pewnej, ale zupełnie utratą czasu, utratą relacji, o tym, że im więcej poświęcamy myśli swojemu wyglądowi i modyfikowaniu tego wyglądu, tym bardziej stajemy się samotni, zapadamy się w świat, w którym tracimy i to, co lubiliśmy po prostu robić i nie mamy siły, albo nie mamy czasu, albo w ogóle nie sprawia nam przyjemności to, co kiedyś było dla nas ważne i nasze pasje i nasi przyjaciele. I no jakby może jak rozmawiamy o tych osobach, sobie myślę z tych teledysków czy innych, że pewnie też one poniosły jakiś tam koszt, na przykład kiedy mówimy, nie wiem, o modelkach na przykład, które faktycznie osiągają jakiś tam ideał, który w danym momencie nam się wydaje, że chcielibyśmy go mieć, natomiast nie wiemy, a no są pewne badania, które też pokazują, jakim kosztem to jest związane, że to nie jest tak, że ten moment nastąpi i my nagle wrócimy do swojego świata i wszystko będzie dobrze, tak jak było. Czyli jeśli chcemy wybrać się w tą drogę, znaczy w drogę zmiany swojego ciała, modyfikacji swojego ciała, to powinniśmy się bardzo zastanowić nad tym, dlaczego to jest dla nas takie ważne i rozstrzygnąć, czy to naprawdę chodzi o ciało, czy chodzi o coś, co związane jest z przeżywaniem czy relacjami, w których jesteśmy. Czyli innymi słowy, czasami trzeba pomyśleć o tym, żeby pójść
do psychoterapeuty i porozmawiać o sobie, traktując pragnienie zmiany swojego ciała jako pragnienie zmiany czegoś w sobie, zmiany życia i rozmowy o tym. Ja tak pomyślałem, może sparafrazuję to, co powiedziałeś, Maćku, że pragnienie zmiany swojego ciała, ja je zobaczyłem teraz jako pochodna lub wyraz jakiegoś nieszczęścia, które gdzieś się tli pod skórą i może nie do końca jest adekwatnie rozpoznane i nazwane, ale dostaje taki mechanizm, to ja zadbam o to moje ciało i dzięki temu poczuję się lepiej, podczas gdy to nie o ciało może wcale chodzić, ale o jakąś inną sprawę. No i też czas, jaki mamy, żeby być ciałem i korzystać z ciała, jest ograniczony. I to jest no coś, co my lekarze znamy. To znaczy to, że nadchodzi taki moment, w którym gwarancja na różne części naszego ciała i na nasze ciało jako takie zaczyna się powoli kończyć i zaczynamy się mierzyć z tym, że mamy coraz więcej ograniczeń, które wynikają z wieku czy z choroby. I no, pracujemy w takiej klinice, w której zajmujemy się osobami od urodzenia do późnej starości. I jak czasami rozmawiam z nastolatkami, które tak bardzo koncentrują się na swoim ciele, to mam czasami taką myśl, czasami ją ugłaśniam, choć nie zawsze, że naprawdę nie warto tracić czasu na takie rozważania, czy jeden, czy dwa wałki tłuszczu na brzuchu, jak one mają być duże, żeby być szczęśliwym, tylko po prostu żyć, korzystać z życia, korzystać z czasu, który się ma, no, bo nie jest on nieskończony. Podobnie pomyślałem, że można zainwestować wszystkie swoje zasoby w swój wygląd i w swoje ciało, i w swoją figurę, i w swoją wagę, i w swoje włosy, i w swoje wszystko. Jeśli pójść, Maćku, za twoją myślą, że to nasze ciało jest skończone, się starzeje i ma termin przydatności, to w sumie inwestujemy coś, co przemija. I szkoda byłoby, żeby wszystko inwestować w ciało, podczas gdy można byłoby te nasze zasoby porozdzielać też na inne obszary, być może takie, które są trochę trwalsze niż ciało. Tak sobie wyobrażam, żeby stół stał stabilnie, to musi posiadać co najmniej trzy nogi. Na jednej nodze się to nie utrzyma. Jak ktoś zainwestuje wszystko w jedną nogę, to jest dość niestabilna konstrukcja. Warto, rozumiem, też inwestować w relacje, w inne osiągnięcia, w bliskość, w miłość i tak dalej, żeby to życie miało swoją stabilność. To szczególnie panów też zachęcam do tego, żeby nie inwestowali nadmiernie i poczucia swojej wartości we włosy. Tak. Chciałbym trochę przejść kawałeczek dalej, kilka minut porozmawiać. Czy macie jakieś rady dla naszych słuchaczy? Czy można sobie to ciało w jakiś sposób trochę odpuścić? Czy dałoby się mniej przejmować? Albo zadać pytanie, what dear is? Jakby, dlaczego mamy tak poważnie do tego naszego wyglądu i ciała podchodzić? Mamy jakieś rady, żeby, jak to mówi młodzież, dać sobie trochę sian? To czy chyba już tak nie mówi, tak mówili w czasach twojej młodości. No, teraz już jakoś się mówi inaczej. Ja już dałem radę geriatryczną. Nie wiem, czy ktoś ją przyjmie. Kasiu, jaką ty byś miała radę? No ja myślę, że warto rozmawiać, zawsze to jest dobra rada, a zaczynając w ogóle od swojego najbliższego otoczenia, myślę, że jeżeli się okaże, że ten problem i te podobne myśli ma ileś osób, które jest ważne dla nas w naszym otoczeniu, już nie mówię tylko o rodzicach, rodzinie, ale po prostu o nawet znajomych kolegach, przyjaciołach ze szkoły czy z innych miejsc, które nas otaczają, okazuje się, że to są podobne myśli, tak jak było bardzo podobnych wiele rozmów na temat
z tego, że przybraliśmy, nie wiem, kilogramy w czasie pandemii i różne inne, to gdzieś rozładować to napięcie, które w nas jest, z którym się nie radzimy. Okazuje się, że ileś osób dokładnie to samo przeżywa. Jak to przeżywamy razem, to trochę jest tak, że dzielimy to napięcie i jest to jakiś sposób nawet, żeby się wygadać, a co dopiero okazuje się, że w ogóle wszyscy jesteśmy wokół podobnej bardzo sytuacji w tym młodym wieku. To myślę, że taka rada nie tylko dotycząca wyglądu, ale no, zaczynając od niej. Pomyślałem o tym, że ja się dzielę z pacjentami tą opowieścią, że wszyscy jesteśmy ofiarami tejże kultury operacyjnej, która każe nam robić te wszystkie rzeczy i się odchudzać i przeszczepiać sobie włosy na przykład, albo się golić, depilować i tak dalej. I w jakimś sensie to jest doświadczenie każdego człowieka. I można by się nawet na to trochę zezłościć. Trochę, dlaczego ja mam być ofiarą tego? Dlaczego nie mogę się temu jakoś sprzeciwić albo się nie poddawać po prostu? Też wydaje się, że ważne jest to, żeby tak się skonfrontować z wyobrażeniami. To znaczy też wiedzieć, dlaczego coś się robi. Co to znaczy atrakcyjność? Czy rzeczywiście tak wiele w relacjach międzyludzkich będzie zależało od mojego wyglądu, czy w relacjach intymnych, seksualnych też od wyglądu tak wiele będzie zależało. No to, co my wiemy z praktyki klinicznej, to, że wygląd niewiele ma tutaj do znaczenia, że nie ma wielkiego znaczenia. Znaczy oczywiście czasami jestem takim pierwszym wabikiem, ale bliskość, intymność, przyjaźń, więź, ona się kształtuje już nie wokół wyglądu, tylko wokół innych spraw i że tak jest również w wypadku młodych ludzi. To są takie osoby, które na przykład są spętane taką myślą, jak wyglądają w czasie jakichś intymnych chwil z innymi osobami i że w gruncie rzeczy im to odbiera całą przyjemność, że nawet wtedy nie są w stanie z tego się wyzwolić. Z mojej perspektywy, no to może to jest taka rada, wyda się Państwu prymitywna, ale w moim poczuciu jest bardzo ważne, żeby nie wejść na tą drogę, to znaczy, żeby tak jakoś jej aktywnie ją kontestować i wchodzić z nią w taki krytyczny dialog. Dla siebie, dla innych i dla kobiet, i dla mężczyzn, choć akurat to, co dotyczy wyglądu w wypadku kobiet i mężczyzn trochę się różni, ale za ogólna zasada jest mniej więcej podobna. Czy jesteśmy sfrustrowani, chcielibyśmy być trochę inni. Okej. Okay. Słuchajcie, mamy jeszcze 4 minutki takiej swobodnej rozmowy. Może w tym temacie, co powiedziałeś, mężczyźni versus kobiety, może chłopcy versus dziewczęta. Może to jest ciekawy wątek, który moglibyśmy przez chwilę podjąć. Zresztą takie pytanie się pojawiło przed czatem na temat tych różnic. No i wiele wskazuje na to, że kwestia wyglądu w taki najbardziej oczywisty i prosty sposób dotyczy, czy takiej troski, czy frustracji wyglądem bardziej dotyczy kobiet. W wypadku mężczyzn no, to jest jeszcze rozciągnięte na inne kwestie związane ze sprawnością, z możliwością pokonywania innych mężczyzn w rywalizacji, z robieniem jakichś dzielnych, odważnych rzeczy, czy też z czymś, co nazywane jest sukcesem, co w takim no, znaczeniu w tożsamości ma wciąż większe znaczenie, jeśli chodzi o mężczyzn niż kobiety, ale wydaje mi się, że w wypadku chłopców jest trudniej o tym rozmawiać. To znaczy, że taka akcja body positive, ona jest łatwiejsza wśród kobiet niż wśród mężczyzn, że my jesteśmy bardziej spętani normami, zasadami takimi, no, z którymi jakby w ogóle nie ma pomysłu, żeby dyskutować. One to również dotyczy ciała. Kobiety może bardziej cierpią, ale też mają więcej siły i więcej możliwości, żeby to zmieniać i kontestować niż mężczyźni.
No również kwestia takich stereotypów też w ogóle o to dbanie, że z jednej strony dalej no wiele, wiele osób, szczególnie mężczyzn czy chłopców, wciąż czasem spotykam się z takimi opiniami, że im nie wypada dbać o siebie, przynajmniej pokazywać tego, że dbają o siebie, a z drugiej strony przecież są świadomi w jakiś sposób, jest to dla nich mniej lub bardziej ważne, że wyglądają tak, a nie inaczej, że są rzeczy, które są dla nich trudne, że coś chcieliby ukryć, ale jest im trudniej, brakuje im narzędzi, jak to zrobić. I gdzieś, no właśnie poruszanie tego tematu, myślę, że tak jak właśnie koleżanki między sobą mogą o tym rozmawiać, to myślę, że może być to trudniej w takim gronie męskim do poruszenia coś takiego. No. Nie, 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 mężczyźni mogą być blisko siebie i być czuli tylko wtedy, kiedy strzelą gola przez mniej więcej 10 sekund. Potem już nie wypada. Nawet po tej chwili mają okazywać uczuć. Tak. Albo jakieś poczucie dziwne, że to się w ogóle wydarzyło, prawda? Okej, okay. Dobiliśmy do godziny 18:40, na tym muszę troszeczkę uciąć. Nie ucinam zupełnie, bo osoby, które followowały profil na Instagramie i które dowiedziały się o naszej akcji, miały możliwość zadania nam kilku pytań. Oprócz tego, że zadawały te pytania, to też się pojawiły pytania na czacie i mamy chwilę, żeby te pytania tutaj ugłośnić. Pierwsze pytanie, ono pochodzi nie z dzisiejszego czatu, ale z wcześniejszych komentarzy. To pytanie, jak poradzić sobie z presją lansowaną w social media? Mam trochę poczucie, że trochę już o tym powiedzieliśmy, ale może udało się coś podsumować albo dopowiedzieć. Praktycznie social media poddają nam ogromnej presji. Jak sobie z tym radzić? Social media dostarczają nam to, co różnego rodzaju inteligentne programy uważają, że chcemy zobaczyć na podstawie naszych wyborów. Więc jeśli wybierzemy profile body positive, profile no, takie jak Oshi, profile, które mówią o zdrowiu psychicznym, o dbaniu o siebie, o czułości, o wzajemności w relacjach, to takie strony w social mediach będziemy oglądać. Natomiast jeśli będziemy podglądać kolejny Bikini Bridge, to, no to będziemy mieli taki przekaz, jakiego szukamy. Więc myślę, że to jest niezwykle ważne to, co wybieramy, co oglądamy i czego poszukujemy w mediach społecznościowych. To jest nasz świadomy wybór. W moim poczuciu to my kształtujemy social media w tym wymiarze, a dopiero potem dajemy im się kształtować. No ja może jeszcze dodam, że jest to ważne, ile procent naszego życia te social media zajmują i to, żeby po prostu dystans również był po prostu czasowy, to ile poświęcamy temu, ile to jest czasu. Nie chodzi jakby o ilość, tylko o jakość, to też właśnie odnosząc się do tego, co Maćku powiedziałeś, ale że takie przerwy od tego powinniśmy po prostu mieć. No. W takim realnym życiu, żebyśmy mieli odniesienie i byli w stanie zupełnie od tego odpocząć od czasu do czasu. Ja jeszcze pomyślałem o jakiejś oceny tego, co widzimy w mediach i o pewnym poziomie krytycyzmu wobec tego, co oglądamy. Z dużą łatwością przychodzi nam uwierzyć, że to, co widzimy, jest prawdziwym życiem, a rzadko kiedy zadajemy sobie pytanie, czy to, co widzimy, czy tak jest naprawdę. I może to pytanie nam czasem pomoże odzyskać jakiś rodzaj trzeźwości oceny tego, co widzimy w social mediach. A przecież to w sumie jest trudne, więc pewnie trzeba praktykować na bieżąco. Okej. Drugie pytanie. Czy problemy z wyglądem mają także mężczyźni? No też na nie odpowiadaliśmy, że tak, że są też takie specyficzne problemy z odżywianiem diagnozy, które pojawiają się u mężczyzn, tak jak już no, wiele lat temu opisana bigoreksja, która jest taką odwróconą formą anoreksji, kiedy
kiedy ktoś, kto ma bardzo rozbudowaną mięśniówkę, no nadal się uważa za kucharką. Trudniej jest je czasami rozpoznać u mężczyzn. One czasami dotyczą takich specyficznych kwestii, jak wysokość, znaczy wzrost, czy wielkość członka, czyli no, takich, o których może na co dzień się nie mówi, ale one bywają niezwykle trudnym doświadczeniem czy przeżyciem. No, to są kwestie, o których też myślę w ogóle mężczyznom jest trudniej rozmawiać niż kobietom, nawet na takim poziomie intymnym, no, żeby dwóch mężczyzn rozmawiało ze sobą o tym, że jeden ma kompleksy z tego powodu, że jest, że jest za niski albo w swoim poczuciu nie tak męski, jak być powinien. Myślę, że jeśli moglibyśmy mieć jakiś przekaz do mężczyzn, a zapewne spotka się on z wściekłością pewną reakcji, no to jest taki, żeby tego, co jest dzieleniem się sobą, nauczyć się trochę od kobiet. Żeby mieć tą możliwość nie tylko wtedy, kiedy strzelamy gole, tylko na co dzień. Jak myślę o jakiejś, szukam słowa, siostrzaności, to wyobrażam sobie bliskość, intymność i ciepło. Jak myślę o braterstwie, to od razu mi jakieś skojarzenia obronne przychodzą do głowy, że w tym braterstwie będziemy się bić z innymi, a nie będziemy się nawzajem rozumieć i dzielić się jakimś wsparciem. No my jeszcze jesteśmy przed naszą męską emancypacją. To jeszcze się nie dokonało tak do końca. Okej, trzecie pytanie. Jeżeli już się czegoś mielibyśmy dowiedzieć o diecie i odżywieniu, to skąd czerpać tą wiedzę? Gdzie się tego dowiadywać? To jest trudne pytanie, dlatego że oczywista odpowiedź jest taka, że z internetu, ale jakość wiedzy dotyczącej kwestii związanych z problemami z jedzeniem, z dietą, z dbaniem o siebie, no jest bardzo nierówna. Są osoby, to tak jak to badaliśmy ostatnio, w około 20% informacji, które można znaleźć w internecie na temat diet, to są informacje niebezpieczne. 40% to są informacje nie do końca prawdziwe. W wypadku większości informacji nie mamy jasnych, jednoznacznych danych co do tego, jak profesjonalna jest osoba, która przekazuje nam informacje. No, czasami to, że samemu się przeszło przez problem z jedzeniem, nie jest dostatecznym dowodem na skuteczność czy prawdziwość tego, o czym się mówi, aczkolwiek czasami no, bywa to taka ważna inspiracja poszukiwań w tym obszarze. To znowu geriatrycznie, oldschoolowo powiem, że warto pójść do profesjonalisty, znaczy spotkać się z kimś, kto jest dietetykiem, ma wykształcenie dietetyczne, skończył takie studia bądź kursy i porozmawiać o sobie, a nie kupować dietę przez internet czy korzystać z takich no, rad bez granic. No szczególnie, kiedy coraz więcej naszych myśli, naszych zainteresowań kręci się wokół diety i te pytania sobie zadajemy, to myślę, że takie chociaż jedno spotkanie. Jak nie z dietetykiem, to nawet pierwsze pytanie nawet lekarzowi po prostu zadać, że i porozmawiać o tym, że taki problem po prostu jest, że nas to interesuje. Może mamy jakieś sprzeczne informacje, które chcemy zweryfikować. Natomiast myślę, że takie jedno spotkanie byłoby, no wielu osobom na pewno by się przydało, żeby chociaż no, skorygować swoje niektóre nawyki żywieniowe. Okej, mamy jeszcze kilka pytań z czatu. Tu dzięki uprzejmości koleżanek mam je spisane. Czy powinniśmy reagować, jeśli myślimy, że nasz przyjaciel ma problem z samooceną? To trochę dotyczy tematu pokrewnego do dzisiejszego. Chodzi o samoocenę. Czyli czy powinniśmy zareagować, jeśli to dostrzegamy i jesteśmy tego świadkami, a
pytanie uszczegóławiające, to jest jak zareagować, żeby ta osoba dobrze zrozumiała naszą intencję, a nie odczuła, że my się narzucamy albo że próbujemy na kogoś wpłynąć. I wydaje mi się, że to nie jest mądre, bo faktycznie czasem tak się wydarzy, że ktoś bierze naszą troskę jako wścibstwo albo jako nadmierne wpływanie się w czyjeś życie. Absolutnie zawsze pytać, troszczyć się, ale też mówić o sobie. Znaczy mówić o sobie też ujawniając własny kłopot w tym czy w innym obszarze, no bo to może być i dobrym wstępem do pomocy, do udzielenia pomocy tej osobie, ale też dobrym wstępem do takiej prawdziwej, realnej bliskości i przyjaźni, dla takiej, gdzie nic nie musimy udawać, gdzie się nawzajem dobrze znamy i po prostu no i dobrze czujemy w swoim towarzystwie, bez udawanek i przebieranek. Warto na pewno nazywać to, co widzimy, jeżeli widzimy, że ktoś jakiś problem ma, ale ważne jest też w tej rozmowie, żeby rozdzielać, kim jest ta osoba, a co jest jej problemem, żeby mówić o problemie, który się widzi, że to jest jakaś osoba, którą cenimy, która jest dla nas ważna, która ma jakiś problem i na przykład ten problem nam się nie podoba, ten problem nas martwi, żeby to nazywać i nie mieszać tych dwóch pojęć, żeby komuś nie powiedzieć, że jest taki i taki, bo to na pewno może go jakoś obrazić albo poruszyć w bardzo niemiły dla niego sposób. Ja pomyślałem, podsumowując to, co obydwoje powiedzieliście, o konieczności zbudowania jakiegoś takiego mostu porozumienia z tą osobą, z którą rozmawiamy. I że ten most, on musi być trochę emocjonalny, czyli oparty na trosce, zainteresowaniu, zaciekawieniu i nie pokazywaniu jakiejś żadnej swojej wyższości absolutnie wobec tej osoby. Że ja mam dobrą samoocenę, a ty widzę, że masz złą samoocenę. To na przykład wydaje mi się być taką komunikacją, która może być trudna dla kogoś. Jeżeli poczuje, że my wypowiadamy się jak z katedra albo wypowiadamy protekcjonalnie wobec tej drugiej osoby. A to, co Maćku powiedziałeś, że jeżeli ja opowiem o swoich trudach, że mi też jest ciężko i to dla mnie to jest bardzo wyraźny most emocjonalny z doświadczeniem osoby, z którą rozmawiam. Ale też nie brać na siebie nadmiernego ciężaru w tym względzie. To znaczy namawiać na rozmowę z profesjonalistą, z psychologiem, pedagogiem, psychoterapeutą. To wbrew pozorom wiele jest takich osób, z którymi można porozmawiać o sobie i uzyskać, jeśli nie pomoc od razu, to taką radę, gdzie ta pomoc może być uzyskana. Ale nie bądźmy w stosunku do siebie obojętni, bo słuchajcie, to tak jak wracamy z różnych miejsc na świecie, na polskie ulice, to widzimy nieuśmiechnięte, unikające twarzy, unikające się spojrzenia. I my to musimy zmienić. Musimy coś z tym zrobić, żeby ten rodzaj takiej osobności no, jakoś przekroczyć i być razem. No bo nie ma wyjścia. Żadna reforma pediatrii dzieci i młodzieży się nie uda, jeśli ludzie się nie zaczną do siebie uśmiechać i życzliwie sobą interesować nawzajem. Może nie wszyscy, ale sąsiedzi. Niech to się zacznie od sąsiadów i od spotkań w windzie. Proponuję zacząć od rozmów o pogodzie, a potem może przejdziemy do rozmów o tym, jak się czujemy. Uśmiechać. Pogoda, a teraz piłka nożna. Pogoda i piłka nożna. Ale zacznijmy od takiej rozmowy. Uśmiechać się do nieznajomych mijanych na ulicy. Cieszę się, że powiedziałeś też o tym, żeby nie brać za dużo na siebie. To jest chyba taki mój apel do nastolatków, którzy często wchodzą w rolę ratowników, prawda? Dla swoich przyjaciół, dla swoich bliskich, doświadczając obciążenia emocjonalnego dla samych siebie. Chcielibyśmy, żeby było nas jako specjalistów zdrowia psychicznego dostatecznie dużo, by wam pomagać. Chcielibyśmy, żeby dorośli byli wspierający, byście nie musieli być w tych rolach
wspierających osób, które są nadmiernie obciążone emocjonalnie trudnościami innych osób. To byłoby takie... No tak, ale jeśli w Polsce jest 460 psychiatrów dzieci i młodzieży, to trzech psychiatrów dzieci i młodzieży, to ile to jest procent? Więc możecie sobie Państwo uświadomić, ile... Jak o tą pomoc... No, jeśli już chodzi o pomoc psychiatryczną, może być trudno, więc warto zrobić wszystko, żeby ona nie była potrzebna. To będzie puenta, Maćku, bo pytania się skończyły. Ja myślę, że oficjalnie bardzo, bardzo serdecznie Wam podziękuję. Z nami był docent Maciej Pilecki. Wielkie dzięki. I dziękuję bardzo. I doktor Katarzyna Runowska. Dziękuję. A spotkanie prowadził doktor Bartłomiej Taurogiński. Również dziękuję. Odpowiadam na ostatnie pytanie, które jest techniczne. Czy live będzie zapisany? Tak, będzie zapisany i będzie udostępniony. Będzie można go oglądać offline po jego zakończeniu. I jeszcze powiedz, o czym będzie następny, bo będzie dialogiem z pewnym utartym mitem. Czyli będziemy demistyfikować, takie słowo istnieje, zagadnienie depresji u nastolatków. Temat, to jest niezwykle rzadka, niezwykle rzadka. Będziemy rozmawiać o smutku, będziemy rozmawiać o depresji, będziemy pewnie też rozmawiać o emocjach. Temat następnego spotkania to górki, dołki, depresja. Tak jak ten webinar i przyszły webinar będzie nagrywany i będzie dostępny offline, stay tuned, bądźcie nastrojeni na to, co przyjdzie potem. Sprawdzajcie profil na Instagramie i do zobaczenia kolejnym razem. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Cześć. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Do widzenia.